Takie poranki to ja lubię najbardziej. Cudowności. Hejka kochani, witam Was w nowym vlogu i dzisiaj mam, słuchajcie, w planach troszeczkę porobić porządki w ogródkach swoich. Coś tam na skalniaku, coś tam z przodu domu i powiem Wam, że strasznie mnie serce boli, bo w tym roku bardzo dużo roślin mi zmarniało. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że był taki tutaj czas, że było tutaj nawet minus 20, co tutaj się takie temperatury nie zdarzają, a jednak te rośliny troszeczkę są inne niż na przykład w Polsce, które jednak wolą wyższe temperatury. I było na przykład tak, że było, słuchajcie, minus 20, później się zrobiło raptownie ciepło, później znowu temperatura spadła, więc no niestety niektóre tego nie przeżyły, zmarniały mi. Niektórych nawet już nie widać, że były, więc pokażę Wam to zaraz. Muszę wypielić trochę chwastów, muszę założyć takie ochronki na drzewka, takie wiecie, porządki przed takim latem. Później powiem Wam, że też jak wiem, że się tak naprawdę ociepli tutaj, bo tutaj lata są zazwyczaj bardzo ciepłe, no to już później mi się nie będzie tak chciało, wiecie, na takim pełnym słońcu pracować. Teraz jest idealna pogoda, żeby to właśnie zrobić. I też nie wiem, czy w tym vlogu, czy w kolejnym też zobaczycie na moim pierwszym domku, gdzie też muszę rośliny przyciąć przede wszystkim, bo tam bujne porosły, ale też i niestety jedna roślina mi obumarła, z czego jestem bardzo, aż mi się płakać chce, bo była przepiękna, był to taki aż kaskada kwiatów, no i niestety w tym roku nie przeżyła tego, więc no nic, to zabieramy się do pracy. W poprzednich vlogach Wam już pokazywałam mniej więcej rośliny, jak tutaj się przedstawia sytuacja. Sytuacja się tak przedstawia, że też mam i chwasty. I to zobaczycie w jakiej wielkości. I tu na przykład miałam, słuchajcie, takie roślinki typowo skalniowe, które pięknie kwitną. Później Wam je pokażę na moim skalniaku, jak one wyglądają. Możecie pisać nazwę, bo ja niestety, ale nie jestem dobra z nazw roślin, chociaż kiedyś powiem Wam, że znałam bardzo dużo roślin nazw i nawet w języku łacińskim, a teraz wszystko to zapomniałam, to tylko pamiętam, to jest Pinus mugo, kosodrzewina, chyba, ale też nie jestem pewna, wiem, że to jest świerk, to jest tuja, to są liliowce, chyba. Mam tam też azalię, mam też, jak one się nazywają, które właśnie mi teraz przekwitły, ale jeszcze w poprzednich vlogach Wam pokazywałam, jak pięknie kwitną. Rododendrony, o, rododendrony mam piękne, mam klon japoński, jabłonkę dziką, tutaj mam chyba redwood, jeśli z tego co pamiętam. Tu mam fire coś. One, słuchajcie, te krzaki są tak mocno czerwone na jesień. Zmieniają pięknie kolor. Też mi ostro porosły. Więc tak to się przedstawia. Tutaj też mam czosnki ozdobne. Liliowce i czosnki ozdobne mam. Też bardzo ładnie co roku kwitną. No dobra, to zaraz Wam pokażę, co chcę tutaj zrobić. Oprócz samego pielenia. Jak widzicie, tutaj mam takie krążki. One się nazywają tree ring, więc jeżeli ktoś tutaj w Stanach mieszka, to może sobie takie zakupić. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna opcja chronienia zwłaszcza małych drzewek, takich młodych, bo jak widzicie tutaj mam właśnie bardzo młode drzewka, które raptem mają chyba z 2 lata, te bodajże, tak, ten klon i ta jabłonka, one mają 2 lata, no i jak widzicie dookoła nich, tak jak tutaj, rośnie trawa i jak panowie mi przyjeżdżają kosić trawę, bo tutaj na osiedlu nam wszędzie koszą trawę, no to niestety, ale też i troszeczkę, jak widzicie, oni się starają, nie, ale też jakby to drzewko tutaj no traci na tym. No i też cały czas, wiecie, no przerasta tutaj ta trawa, więc będę to na pewno sobie tutaj zaraz czyścić i kłaść wszędzie te ringi. Też gdzie niegdzie będę wymieniać, słuchajcie, światła, bo też nie wszędzie już mi działają. No i mam pielenia od wiosny do wiosny. Trochę w tym roku tego pielenia jest. Tu jestem! Więc trzeba zakasać rękawy
i chyba pójść po rękawiczki, które są na tamtym domu. No dobra, kochani, to zaczynamy pielić. Jak widzicie, tu już mi zarasta to kółeczko, jest naprawdę małe. Zaraz będzie takie duże, bo drzewko później zawsze urośnie. Tam położyłam na próbę i tu położyłam na próbę, ale muszę jeszcze właśnie wypielić pod tymi kółkami i jakby pod tymi osłonkami i wtedy przymocuję je takimi szpilkami ogrodowymi. Zobaczcie, jakie mi już tutaj noseczki pierwsze wyrosły. O, słodycz. Panie kochani, jestem w moim ulubionym sklepie ogrodniczym, zaraz przy, można powiedzieć, przy domu. I on był, słuchajcie, jakoś 2 lata nieotwarty, coś takiego. A jest tu dużo pięknych roślin i są moje rośliny, które właśnie chcę sobie zasadzić, jeszcze skalniowe, więc zaraz Wam wszystko pokażę, ale tu są takie drzewka, takie rośliny przecudne i zawsze jak tutaj coś kupowałam, to nigdy mi, słuchajcie, tfu tfu, nic nie zmarniało, zawsze wszystko rosło. Muszę kupić jeden krzew, to na pewno. Tu są też szklarnie, oni tutaj jakby swoje rośliny produkują. Bardzo mi brakowało tego sklepu, powiem Wam szczerze. O, i jest nawet ten krzew, który ja potrzebuję, ale jaki on wielki rośnik, prawie drzewo. No nic, zaraz zobaczymy, jaka cena, wszystko. Uwielbiam tutaj przychodzić, czuję, że żyję. Zobaczcie, tutaj mam na przykład krzewy. Tu są szklarnie. I tu są już takie większe drzewka i powiem Wam, że tutaj kupowałam prawie wszystkie rośliny do siebie tam na ten nowy dom, ale teraz będę, o, ten krzew nawet nie jest taki drogi, $28, to całkiem spoko, myślałam, że będzie dużo, dużo droższy, zaraz coś na pewno fajnego wybierzemy, albo już sobie zasadzę później ten krzew. Idę teraz po te skalniowe. Te świerki mi się strasznie podobają. Ten jest piękny. $60 to sporo już. Ten też jest przepiękny. 200. Wow. Jaka cena w ogóle. Ale są cudne. Kto wie, może na kolejny domek sobie coś tam posadzę. Takiego podobnego. Bo wiem, że te świerki się Markowi bardzo podobają. A ja Wam teraz pokażę to, co właśnie chcę u siebie posadzić. To są właśnie te rośliny, ale u mnie najlepiej rosną te różowe. Zobaczcie.
te super po prostu tak rosną. Całe dywany mam tymi kwiatami. Patrzcie, to jest ten właśnie, ta odmiana. No nic, to też bardzo ładnie rośnie u mnie. Piękny taki limonkowy kolor. No dobra, to biorę i kupuję. Ta trawka też jest, słuchajcie, przepiękna i kosztuje tylko 3,50, więc biorę. Kochani, kochani, jestem w kolejnym sklepie. Tym razem w Big Lots. I tutaj, słuchajcie, mam bardzo fajne światełka. I wszystkie są na właśnie tą baterię słoneczną. I mi się najbardziej podobają te z tymi jakby wijącymi się listeczkami. I chyba je wezmę, bo nie mam, znaczy mam pomysł na ścianę tą właśnie tam przy jacuzzi i zawsze chciałam coś tam zrobić takiego, ale wiedziałam, że tak, po pierwsze tam nic nie urośnie, po drugie wiedziałam, że tam się nic nie będzie trzymało w tej ścianie, zaraz by to, wiecie, był jeden wielki problem, a tak to wezmę takie fajne świecące listki, za dnia będą takie jakby roślinki, a wieczorem jeszcze będzie robić fajny tam klimacik. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało, więc trzymajcie kciuki. I muszę wziąć chyba dwa pudełka. Tak, dwa pudełka. A może i cztery? No właśnie. No dobrze, kochani. Piękną mamy pogodę. Wczoraj dokupiłam jeszcze niektóre lampki, które się niestety, ale zepsuły. I tak jak widzicie, tutaj są grzybki. Tego przestawiłam, bo tam mi urosły krzaki i już go nie było widać. Tego dokupiłam, ale takie widziałam ładne grzybki na Amazonie. Później wam tu wkleję zdjęcie, że mówię, chyba je dokupię, bo to tak ładnie wygląda, jak właśnie jest już ta roślinność bujna, to wszystko. No nie wiem, zobaczymy. Muszę trochę wypielić tutaj chwastów. Zaraz sobie też dosadzę bardzo ładne, skalniaste rośliny, które właśnie widzieliście przed chwilą, które kupiłam. I myślę, żeby tutaj je właśnie tak posadzić. No i przestawiłam, słuchajcie, wczoraj też te małe reflektory. Dwa wymieniłam, bo już dwa przestały działać. No i jak widzicie, już wszędzie są położone te takie zabezpieczenia na drzewka. Muszę je tylko szpilkami pozamykać. Tak samo tam też drzewko zostało ładnie zrobione. Więc tutaj mówię, parę jeszcze rzeczy tylko dosadzę i będzie skończone. Zapomniałam jeszcze dokupić jednej rośliny tam w rogu, ale nie wiem, zobaczę, może coś innego tam wsadzę. Mam jeszcze fajne te trawki srebrne, więc też pewnie one gdzieś tutaj pójdą, ale na pewno chcę, co zrobić? Na pewno chcę, słuchajcie, dosadzić coś tam na skalniak, ale to wam zaraz pokażę, jak tam sytuacja wygląda. Tylko tu, kurde, się nie chcę wcale wkłuć, czekaj, może tu po środku. O. Nicio. Dokładnie. I teraz, wiesz, będzie się trzymać, nie? Push and pull is all we do, life is hollow. Czekaj, nie to. Najpierw będziemy sadzić co innego. Weź to tam wsadź do worka. Jeszcze? Ale nie kup tak do góry. Kup w ten sposób, zobacz. O Jezu, jakie tu mrówki są, uważaj. Mrowisko, czy zobacz, jaki kamień. Wystarczy, wystarczy, poczekaj. Take ant. No dobra, dawaj. O. I teraz ten. Czekaj.
Mówiłam wam, że to jest bardzo ciężka ziemia do kopania. Wszędzie są kamienie, glina. O rany. And sand. Nie, sand to mamy na tym, na Florydzie, Kasperku. To możesz mi ja wyrzucić do tego, do wora. Nie mówię, że przyszła moja koleżanka Mark. Mamy takiego fajnego sąsiada. I my zawsze sobie o ogrodzie gadamy. No i on mówi, że się zachwycał moim właśnie tym klonikiem, nie? Że u niego tak słabo wygląda, a u nas tak ładnie. Już ci pomagam, czekaj synu, tylko tutaj nie chodź po kwiatkach. Wiesz, Marek taki się kojarzy zawsze, wiesz, z siłą, z mięśniami, nie? Wiesz ten, a Marek na przykład lubi kwiatki, jak ja sadzę. To są jego ulubione, słuchajcie, liliowce. Już tam kwitną na jego przyjazd. Proszę bardzo, żółte, piękne. A te też bardzo lubi. Tam na skaniaku wam później pokażemy. No i co, ja dla Mareczka sadzę, nie? Kwiatuszki. Jaka żona. Fajnie. Nie, ale pięknie to masz. Nie, ale ja też lubię je, wiesz, bo jak się zakorzenią, to one są w ogóle bezobsługowe, te roślinki, nie? Pięknie zawsze kwitną, na wiosnę, na całe lato kwitną. Zaraz ci mi się... O, zobaczcie, jaka tu jest ziemia. Sama glina. Zobacz, jaka tu jest ziemia. Masakra, nie? Czerwona taka glina, kamienie. Mama, can you take it out? Ale one tutaj dają sobie świetnie radę, te rośliny w tej ziemi. Mama, take it out. Już, kochanie, czekaj. Ta Ania. Ciocia Ania. Ja muszę synowi się trochę myli, ciocia Ania. Can you open this? Już, kochanie, zobacz. Dobra. Ale jaki grzeczny, zobaczcie, ciocia Ania. Co? Czy możesz to proszę otworzyć? Jest bardzo grzeczny. Ale to, ja nie mówię, że nie, tylko jak grzecznie się pyta. A wiesz co, te trawy, one lubią w słońcu być, nie? Więc możemy je tu posadzić tak fajnie, nie? Fajnie by wyglądały. Przy tych? Przy... Tak, wiesz, tak, tu jedna, tu druga. Bo one się, wiesz, one nie urosną dużo, one już takie będą. Co, słoneczko? Trawka, to jest taka trawka śliczna. Zaraz pomoże, co się tam będziemy sali z tej strony teraz. Dobra, czekajcie. Jedną wsadzam tu. Okay. O, tak. Mama. Ale ja wiem, że to nie jest jej mama. Przecież jej mama jest tam. Ja jestem ciocia, tak? Kasper. No, ciocia Ania, no. A pojedziecie ze mną jeszcze po kwiatki? Kupimy więcej? Co? Perek, uważaj. Mama! Co tam? I got some moon. Dobra. I got mine. Ale to jak włosy takie, nie? Wyglądają śmiesznie. Dla mnie to nie wiem czemu, z jakimiś takimi elfami się one kojarzą. Z tymi, z trollami. Trollami. Zobacz. No bo jak tak zrobisz, to jak ten troll wygląda. Kucyki, będziemy tylko kartki na święta wiązać. Mogę? O. Mia, ty możesz to wyrzucić, proszę bardzo. A tu też. No dobra, no to wsadzaj. Tu w dziurę. O tak. We bought the other plant. Czyli trzeba później trochę korki kupić. Tych trawek to możemy więcej kupić. Możemy tu jeszcze, bo wiesz, one fajne są, bo one się nie rozrastają, nie? Troszeczkę tam
na grubości zyskają, ale one nie ten, więc one tak fajnie wypełniają takie miejsca, jak już nie wiesz, co masz gdzie dosadzić. To posadź trawkę. Bo to wiesz, to wszystko się też rozkrzewi jeszcze. Tak, nie? No bo tego będzie dużo, zobacz, to są jeszcze malutkie krzaczki. Ten też, przecież ten, wiesz, które to jest drzewko, na tamtym domu jest już takie spore. To takie spore, że to już chyba... Ale powiem ci, że tak, tego wsadziłam pierwszego, no. Tamtego wsadziłam jako drugiego i tamten jest wyższy od tego. Lepiej tam rośnie, nie? No to dawaj. Ten troszeczkę grubszy się wydaje. Ten jest grubszy, a ten jest chudszy, nie? Tamten jest chudszy, ale do góry on poszło. Właśnie w zeszłym roku chciałam sobie dosadzić te trawki srebrne, ale nigdzie ich nie było. A teraz w moim ogrodniczym za 3,50. Tu. Wiesz. Pojedziemy, weźmiemy więcej. Więcej tak na mnie zobacz. Tam fajnie, żeby sobie dzieciaki pooglądały te rośliny, bo to jak w sklepie normalnie. Na mnie zobacz. O, widzisz, jak ty pięknie to zrobiłaś? Co lala? I zaraz cię Ani, to ona tam włoży go do tam. No dobrze, kochani, to teraz wam pokażę, jak tutaj wygląda sytuacja na skalniaku, na którym się przepięknie wszystko, prawie wszystko przyjęło i pięknie urosło. I naprawdę powiem wam, że już zaraz ten skalniak, że już, no już chyba w przyszłym roku, przynajmniej mam taką nadzieję, nie będę musiała żadnej kory tu sypać, bo to wszystko ładnie zasłoni. Więc zaczynając od początku, tutaj mamy ostrokrzew, tutaj mamy bluszcze. One fajnie, bo one sobie tutaj rosną, dają radę. Na zimę i na jesień przymierają, później je obcinam, później znowu ładnie rosną. Ale spokojnie, bo też mi pisaliście, żebym z nimi uważała, bo mogą mi jakby zarosnąć cały ogród, ale tak nie jest tutaj w tej skrzynce jakoś tak, zanim one dorosną tam do dołu, to akurat już jest zaraz jesień i zima. Tutaj mamy przepiękne iglaki, ale powiem wam, że kurczę, to jest chyba jałowiec. Nie pamiętam dokładnie nazwy, chyba jakaś odmiana blue, coś takiego. A tak samo tutaj też to jest chyba jakaś odmiana jałowca, możecie mnie poprawiać. No i tutaj bardzo fajna roślina, która jest rośliną typowo skalniową. Pokazywałam wam na tym filmiku nazwę. I ona bardzo ładnie, jak się przyjmie, to pięknie tak się rozrasta, robi cały taki dywan, taką kaskadę, tak jak to tutaj wygląda. I ona właśnie, jeżeli słońca już nie ma, na noc zamyka swoje kwiatuszki, a rano rozkwitają do słoneczka. Pięknie to wygląda. No i tutaj, jak widzicie, mam kolejne skalniowe rośliny, które też, jak widzicie, mi teraz kwitną. Tak samo tam. Tutaj mam dwie tuje, takie limonkowe i one rosną dość duże, bo ja wiem, po tamtym domu. Tutaj mam te trawki, które posadziłam teraz też z przodu domu, też wam pokazywałam nazwę. Tu jeszcze macie jeszcze raz nazwę. Bardzo fajnie, bo one, słuchajcie, przez cały rok mają taki fajny kolor, nawet zimą, ale musicie sprawdzić, jak to jest przy bardzo minusowych temperaturach, bo tutaj, jak wiecie, no nie ma takich zimnych zim. Tu czekają na mnie kolejne skalniowe typowo rośliny, też taki piękny kolor limonkowy. Tutaj macie nazwę, ale te nawet pamiętam z Polski. Pamiętam, że moja mama na swoim skalniaku też takie miała. Tutaj mamy cały, słuchajcie, rządek ostrokrzewu. Niestety jeden mi obumarł, ale później go będę dosadzać, ale w późniejszym czasie, bo teraz, słuchajcie, mam dużo dzieci w domu, więc one sobie tak tu biegają w tą i z powrotem, w tą i z powrotem i tutaj przebiegają, więc stwierdziłam, że na razie sobie odpuszczę to sadzenie. No i właśnie, jak widzicie, tu jest taka plama, się zrobiła. Poumierały mi niektóre roślinki. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś chwaściora, ale zaraz się to pozmienia. Zaraz będę tutaj dosadzać jeszcze właśnie tych trawek i tych właśnie kwitnących na różowo, na czerwono, na żółto. Posadziłam dużo różnych roślinek i zejdę wam teraz na dół i pokażę wam, jak to z tamtej strony się przedstawia. No widzicie, tutaj są te ostrokrzewy. Mam nadzieję, że w tym roku będą mi owocować na zimę, bo one mają piękne czerwone owoce. Zresztą na pewno je kojarzycie z takich typowo amerykańskich bajek przedświątecznych, świątecznych, że właśnie tam się robiło takie stroiki właśnie z ostrokrzewu. Tu mam inną odmianę tego ostrokrzewu. Tutaj właśnie muszę dosadzić i teraz zobaczcie, jak to się przedstawia z tej strony. No tutaj niestety widać, że brakuje nam roślinek. Tutaj tak samo. Już ładnie tu wszystko rośnie. Tutaj też by trzeba było coś dosadzić.
żeby coś fajnie rosło i powiem Wam, że teraz już wiem, że muszę dokupić właśnie takiego jałowca, bo on fajnie tutaj zbierze tą ziemię swoimi korzeniami i bardzo ładnie tutaj zarośnie. Tutaj jak widzicie mi ta sztrawka niestety, ale się tutaj przysłania. Muszę go jakoś puścić inaczej, tą gałąź, może w ten sposób, o. Muszę go jakoś tak nakierować, żeby mi jednak na tą trawkę tutaj nie zarastał. No, tak ona się przedstawia. No i tutaj zobaczcie, jak ten jałowiec rośnie. No niesamowite. O, i tutaj mam też tą limonkową, skalniową roślinkę, jak widzicie. Ona naprawdę super tutaj tfu-tfu rośnie. Bardzo lubi na skałkach, nie ma za dużo wymagań. Naprawdę się bardzo fajnie tutaj zaprzyjaźniła z całym tym środowiskiem. No i tutaj mam, słuchajcie, właśnie bluszcze. On teraz wygląda po posadzeniu nowych roślin. Tutaj muszę jakiś położyć kamień i zaraz to zrobię. Dosadziłam tutaj dwie skalniowe roślinki z tej samej rodziny, co te różowe. Te różowe tutaj też, jak widzicie, posadziłam, więc mam nadzieję, że one tutaj niedługo fajnie zarosną. No i słuchajcie, jeszcze tutaj na górze posadziłam jedną tą srebrzystą trawkę. I tak naprawdę stwierdziłam, że zostawiam, bo tutaj wszystko za chwilę będzie ładnie już zarastało. Co zresztą, zobaczcie, widać. Te roślinki były naprawdę w zeszłym roku bardzo małe, czy dwa lata temu, a teraz już pięknie tutaj mi ostro wyrosły, więc czekam, aż te ładnie mi tutaj, prawda, podgonią wszystko, ale jest fajna teraz taka pogoda, że za dnia jest ciepło, jest słonecznie, a wieczorami pada, więc to jest super. Prace ogrodowe na razie uważam za zakończone. Muszę Wam jeszcze koniecznie pokazać, jak wyglądają wieczorem, bo lampki też bardzo ładnie tutaj oświetlają nam w naszym mini ogródku. I kwiatuszki już się zamknę. Doszło dużo bardzo roślin takich skalniowych, które, tak jak na przykład ta trawka, ona nie rośnie nie wiadomo jak wielka, ale będzie wypełniać tutaj tą przestrzeń. Też jest zimozielona, więc jak wiecie, na przykład nie będzie tego pięknego liliowca, który zimą całkowicie jest niewidoczny, no bo jest to bylina, no to będzie tutaj ładnie jakby wypełniać. No i tak jak widzicie tutaj, doszły skalniowe tutaj. Mam nadzieję, że one się pięknie rozrosną. Będę musiała je zaraz, jak troszkę jeszcze słońce zajdzie, podlać, żeby tutaj nam się ładnie te rośliny przyjęły. No, więc tak to się tutaj przedstawia, jeśli chodzi o tą część. Widzicie mój cień, widzicie dzieciaczki. Pięknie to wszystko zaczyna kwitnąć. Ach, uwielbiam, powiem Wam. Uwielbiam, jestem też bardzo dumna z tego trawnika, bo chociaż tutaj mam ładny trawnik, bo na Florydzie to, jak wiecie, woła o pomstę do nieba. Didn't know the love was war. Then I saw you coming at me.